Państwa, zachowajmy normalność i spokój. Koronawirusy są wszędzie obecne w całym świecie. Są odpowiedzialne za chorobę przeziębieniową także u Państwa i u mnie. Jednak z biegiem czasu, kilka miesięcy później, sytuacja diametralnie się zmieniła. Profesor Simon, tak jak wielu innych ekspertów, zmieniło swój ton, używając mocnych słów. Niestety, w tej nowej narracji pojawił się dodatkowy strach, który podsycał napięcia i niepewność wśród ludzi. Zamiast uspokajać sytuację, niektóre komunikaty mogły wzbudzać obawy i dezorientację. Codziennie informacje o ilościach zakażeń dodatkowo potęgował strach. Na lato częściowo złagodzono obostrzenia. Wśród tych zmian ogłoszono również wybory prezydenckie na 12 lipca, po nieudanych próbach przeprowadzenia ich korespondencyjnie. Kampania wyborcza była czasem wielu interesujących wypowiedzi i debat. Warto wspomnieć o słowach premiera Mateusza Morawieckiego, który twierdził, że wirus jest w odwrocie i zachęcał ludzi do udziału w wyborach. To wywołało mieszane reakcje w społeczeństwie. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Wirus w odwrocie, a już w sierpniu rząd zdecydował się wprowadzić strefy. Jednak jego działania wywołały chaos i wydawało się, że decydentom brakuje kompetencji w podejmowaniu odpowiednich decyzji. 17 października wprowadzane zostają kolejne ograniczenia, co wywołało kolejne strajki. Już po kilku dniach cały kraj stał się czerwoną strefą, co oznaczało dalsze ograniczenia. 30 października ogłoszono decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniu przed świętem Wszystkich Świętych. I podjęliśmy decyzję, że zarówno dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, jak i dzień Wszystkich Świętych, a także dzień zaduszny, to będą dni, w czasie których cmentarze będą zamknięte. Nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób. Ta niefortunna decyzja spowodowała, że ludzie masowo ruszyli na cmentarze tego samego dnia, co wywołało chaos i absurd. Decyzje rządowe, zamiast uspokoić sytuację, tylko je skomplikowały. W kolejnych dniach panowała panika w mediach. Za każdym razem pojawiały się nowe obostrzenia. Czasem było kilka luzowań, ale zaraz potem znów wracały kolejne ograniczenia. W międzyczasie wprowadzone strefy zdawały się być zapomniane i traciły swoje znaczenie. W marcu 2021 roku Polska znalazła się ponownie w obliczu wzrostu liczby zakażeń. W odpowiedzi na tę sytuację ogłoszono drugi lockdown, który wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące także w okresie wielkanocnym. W tym czasie mogliśmy usłyszeć słynne zdanie: wytrzymajmy jeszcze te 2 tygodnie. W ramach tego lockdownu zamknięto duże sklepy meblowo-budowlane, ograniczając jednocześnie liczbę osób w pozostałych sklepach oraz w miejscach kultu. Salonów fryzjerskich i kosmetycznych nie można było odwiedzać, a działalność sportowa została znacznie ograniczona. Wprowadzenie liczby osób na metr kwadratowy było jednym z wielu absurdów, z jakimi społeczeństwo musiało się zmierzyć podczas tego drugiego lockdownu. Wiele z tych ograniczeń wywołało kontrowersje. To były trudne i niepewne chwile dla społeczeństwa, które musiało radzić sobie z wyzwaniami i absurdami wynikającymi z drugiego lockdownu. Tego okresu nie można zapomnieć, ponieważ zmienił on życie wielu ludzi w Polsce. W kolejnych miesiącach obostrzenia te były częściowo luzowane. W listopadzie 2021 roku na antenie RMF minister zdrowia Niedzielski zaskoczył opinię publiczną, mówiąc, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. Zawsze się uczymy na błędach. Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. Cóż, ja staram się bardzo klarownie pokazać, że jesteśmy w innej rzeczywistości. Dobra. Rzeczywistości, w której mamy narzędzia o wiele bardziej skuteczne niż restrykcje i dlatego z tych narzędzi korzystamy i na nich się opieramy. Dlatego wprowadzamy następujące ograniczenia. W tamtych czasach panował autentyczny absurd. Na jednym etapie Niedzielski wyrażał przekonanie, że restrykcje mają niewielki wpływ i są mało skutecznym środkiem, a w grudniu wprowadza kolejne ograniczenia. To ciągłe zmienianie stanowiska władz tworzyło chaos i dezorientację.
Raz wprowadzano luzowanie, innym razem ponownie ograniczano. Te sprzeczne decyzje powodowały frustrację wśród ludzi, którzy nie wiedzieli, czego się spodziewać. Niejasność i brak spójności działań tylko potęgowały niepewność społeczeństwa w tamtych trudnych czasach. W kontekście lockdownu warto przypomnieć sobie pewne zdania. Tomasz Trela, poseł Lewicy. Bestie antyszczepionkowe powinny być lokalizowane, aresztowane i osądzane. Igranie ze zdrowiem i życiem naszych rodaków jest po prostu nieludzkie. Robert Biedroń. Lockdown dla niezaszczepionych natychmiast. Kosiniak-Kamysz postulował całkowity lockdown dla osób niezaszczepionych. Warto tutaj dodać, że autor materiału nie neguje skuteczności szczepionek, a jedynie wskazuje na absurdalne sytuacje, które miały miejsce i nagonkę na osoby, które miały pewne obawy w kontekście pandemii. Z perspektywy czasu te obawy okazały się słuszne, ponieważ mijały miesiące, a skuteczność szczepień zaczęła maleć, co wymagało kolejnych dawek. W tym drugiej, trzeciej, a nawet czwartej.